Słuchajcie, biurokrata to jest taki urzędnik, którego władza, czyli moc decyzyjna, wynika wyłącznie z jego pozycji w hierarchii urzędowej. I druga, to jest jedna cecha. I druga cecha, który decyduje o działaniach nie tylko swoich podwładnych, bo gdyby decydował tylko o działaniach swoich podwładnych, no to każdy na kierowniczym stanowisku człowiek byłby biurokratą. Moja definicja jest bardziej precyzyjna. Ale on podejmuje decyzje, które dotyczą nie tylko jego ewentualnych podwładnych, ale i innych ludzi. Więc w tym rozumieniu proszę zauważyć, że naczelnik poczty nie jest biurokratą, bo on tylko decyduje o tym, co robią jego podwładni, ale nie ma prawa decydować o tym, który list doręczyć, a który nie, bo to już by dotyczyło ludzi. No czarny gabinet na poczcie może co najwyżej cenzurować listy, ale nie ma uprawnień do ich konfiskowania. Zauważcie. Natomiast już urzędnik, który nawet nie jest na kierowniczym stanowisku, ale urzędnik skarbowy, który podejmuje decyzje samodzielnie o podatkach i przy pomocy tych podatków może zrujnować dowolnego biznesmena, jak mamy sporo takich przykładów, to już jest biurokratą według mojej definicji. Zauważcie, że ona jest bardzo precyzyjna diagnostycznie. A teraz kim są urzędnicy? Urzędnicy to jest baza społeczna biurokratów. Dlaczego biurokraci dbają o to, żeby rozszerzać no, po prostu warstwę urzędników? Ale zauważcie, że rozróżniam tu precyzyjny biurokratę od urzędnika. I nie każdy urzędnik jest biurokratą. Więc jak będzie hasło rozprawy z biurokratami, to nie może to oznaczać hasła walki z urzędnikami, bo urzędnicy są potrzebni. Biurokraci nie. Bo decyzje dotyczące narodu powinno podejmować naród. Bo na przykład w Szwajcarii, która ma cywilizację łacińską, ustawy muszą przechodzić przez referendum. Coś podobnego było w Polsce przedrozbiorowej i instytucja liberum veto właśnie miała to zabezpieczać. Więc zauważ, ale z tego nie wynika, że nie ma urzędników w Szwajcarii. Oczywiście, że są. W Polsce przedrozbiorowej też byli urzędnicy. Godności różne były, aż tych godności była za dużo. No ale to było lepiej nadać honorową godność, zamiast dawać władzę danemu facetowi zasłużonemu. W monarchii można nadawać właśnie tytuły szlacheckie, arystokratyczne, które nie łączą się z żadną władzą, ale... Czy można być biurokratą prywatnym na przykład też? A może być, oczywiście, tak, no ale jeżeli ten prywatny dysponent ma uprawnienia urzędowa, to już wtedy on jest częścią, tak jak ci oligarchowie na Ukrainie, oni już są w gruncie rzeczy częścią biurokratycznego aparatu państwowego. I to zlewanie występuje i w Rosji, i na Ukrainie. I proszę was, dlatego biurokraci zaczynają się bać tego, co się dzieje na Ukrainie.